Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT3. Kochani, ostatnio mieliśmy, czy mamy nadal sytuację Eileen i Rogera. I myślę, że bez zbędnego gadania sobie po prostu to będziemy kontynuować. Zamykam oczy, próbując uspokoić świat, rozchwiany wirujący w mojej głowie. Po chwili widzę Hala. Odnajduje mnie swoim spojrzeniem i szybko wchodzi do kuchni. Eileen, co tu się stało? On uciekł. Tyle wiem. Poczekaj, daj rękę. Pomaga mi się podnieść i usiąść na krześle. Rozmasowuje głowę, bojąc się spojrzeć na szeryfa. Dokąd on uciekł? Nie wiem. Gdzieś poza miasto. Co takiego? Przecież... Zamyśla się na chwilę. Wiesz, co mu strzeliło do głowy? Bał się. Bał się, że go zabijecie przez tą ranę. Dlaczego mielibyśmy... Na Boga. Wzdycha ciężko, kręcąc głową. Bierze z szafki szklankę i nalewa wody, po czym stawia ją przede mną. Módl się, żeby się nie zmienił, Eileen. I odchodzi. Kamień opada mi na dno żołądka. Ja was przepraszam za mój głos, który w tej chwili słyszycie, ale w sumie ile? 5 minut temu wstałem, więc... Ile siedzę w kuchni? Powoli, mozolnie składam przybory z apteczki z powrotem na miejsce, od czasu do czasu pijając łyk wody. Myślę o Rogerze, o Jill. Świat powoli przestaje wirować, ale głowa aż boli od natłoku czarnych scenariuszy, które co rusz się w niej pojawiają. W pewnym momencie kątem oka dostrzegam lekkie poruszenie. Widzę, jak Hal cicho rozmawia z pozostałymi policjantami. Kiwają głowami, po czym na chwilę znikają, żeby zaraz pojawić się ze strzelbami i pistoletami. Czuję, jak krew odpływa mi z twarzy. Po chwili słyszę serię wystrzałów, przerażliwe wycie i ciszę. Ten chłopak. Oni naprawdę go... Nagle czuję, jakby ktoś odciął mi dopływ powietrza. Robi mi się gorąco, z trudem łapię każdy oddech. Podrywam się z miejsca. Jill, jak sytuacja? Tak myślałem. Dobrze, nie zbliżaj się do niego. Wojsko zrobi swoje. Karen? No proszę. Ktoś z nią był? O fuck. Jack to rozsądny facet. Na pewno do nas przyjedzie. Wtedy przekonamy go, żeby nam pomógł. Do tego czasu miej ich na oku i uważaj na Karen. Kurde, czyli wszystko wiedzą. Wszystko, cholera, wiedzą. O fuck. Dobra robota. Zaciągam się świeżym powietrzem, usiłując się uspokoić. Stres ci nie służy, Eileen. Kusam pod ścianą niedaleko wejścia. Nie jestem pewna, ile już tu jestem. Kilka minut? Pół godziny? Powoli wraca do mnie świadomość i zmęczenie. Podwijam nogi pod siebie i siadam na ziemi. Chwilę patrzę na niebo. Obserwuję pojedyncze obłoki, powoli wędrujące przed siebie. Spokojne, niewzruszone. Zupełnie niepasujące do wszystkiego, co się dzieje tutaj, na dole. Słyszę dźwięk otwieranych drzwi, zaraz widzę... Hala. Rozgląda się zaniepokojony, ale kiedy mnie widzi, oddycha z ulgą. Podchodzi bliżej. Na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Wydaje się spokojniejszy. Może nawet zmartwiony? Albo udaje. Sama już nie wiem. Myślałeś, że też ucieknę? Zapytajmy. Przenoszę spojrzenie w bok. Nie ucieknę, nie martw się. Szeryf wzdycha i kuza przy mnie. Chwilę milczy.
Nie martw się. Wiem, że chcesz pomóc, Elin. Nie powinienem cię tak zostawić. Przepraszam. Jak się czujesz? Masz dużo na głowie. Już dobrze. Ja rozumiem. Wszyscy na tobie polegają. To musi być trudne. Po to tu jestem. Ale dalej może być ciężko mieć na sobie taką odpowiedzialność, prawda? Uśmiecha się lekko, w jego oczach przebija się zmęczenie. Prawda? Przez chwilę szeryf się zastanawia. Jill widziała Karen. Co? Gdzie? W lesie. Ale nie była sama. Jak to? Ma pomocników? Posyłam mu uważne spojrzenie. Znasz Jacka? Jack? Z Karen? Co do... Przyjaźni się z jego żoną. Co się dzieje z Natalie? Znasz ją, Natalie? Tak, kojarzę ją ze szpitala. Wiesz, co się z nią dzieje? Miałam ją wczoraj zmienić w szpitalu, ale w środku nigdzie jej nie widziałam. No właśnie. Natalie była tam razem z Jackiem i ich córką. Coś im się stało? Przeciwnie. Jill widziała, jak pomagali Karen. Muszą mieć dobry powód. Może Karen faktycznie chce to zatrzymać. Na pewno nie pomogliby jej, gdyby... Elin, udało jej się oszukać ciebie. Myślisz, że rodzice próbujący uratować swoją córkę byliby trudniejsi do okłamania? Karen mogła ich zmanipulować, zagrozić. Są dziesiątki powodów, dla których mogli się do niej przyłączyć. Znam Jacka. To dobry człowiek. Na pewno chce zrobić dla rodziny to, co najlepsze. Ale sama widziałaś, co się dzieje. On i Natalie muszą być przerażeni. Może Karen w jakiś pokrętny sposób stała się ich szansą na przetrwanie. Nie mam pojęcia, co im powiedziała, ale wiem, że jadą w naszą stronę. Kiedy się tutaj pojawią, wszystko może się różnie potoczyć. Patrzę na niego w napięciu. Jest duża szansa, że wiedzą, gdzie jest teraz Karen. Jest też szansa, że zdążyła ich przekonać, że to my jesteśmy tymi złymi. Kiedy Jack i Natalie się tu pojawią, chcę to rozegrać tak, żeby nikomu nie stała się krzywda. I potrzebuję do tego twojej pomocy. Podnosi się i wyciąga do mnie rękę. Zaufasz mi? Nie wiem. Widzę, że robi co może. Jeśli ktokolwiek ma pojęcie, jak się z tym wszystkim uporać, jest to on. Ale Roger też miał rację. Hal jest tylko człowiekiem. Też może się pomylić, działać pochopnie. A sytuacja będzie coraz trudniejsza. Tylko co jeśli odmówię? Wiesz, co masz robić, Elin? Masz jakiekolwiek pojęcie, co dalej? Co będzie, jeśli Jack i Natalie tutaj przyjadą przekonani, że jesteś wrogiem? Nie muszę ufać Halowi. Wystarczy, że zrobię, co trzeba. Zerkam na dłoń Hala i podnoszę się sama. Potrzebuję spódnicę. Powiedz mi, jaki jest plan? Elin, pamiętaj o planie. Elin, wiesz, co teraz musi się stać? Nie ma czasu, Elin. Musisz to zrobić, Elin. Znowu to samo. Chodź, malutka. Zobaczymy, gdzie są rodzice. Biorę Hope na ręce i wchodzę do gabinetu. Dziewczynka przytula się, oplata moją szyję ramionami. A ja przystawiam jej lufę pod żebro. O fuck, co tu się dzieje? Czemu się zrobi taka chamska? Elin ani drgnie. Nie wygląda, jakby żartowała. I Hope jest w niebezpieczeństwie.
Wiemy, że kłamiesz, Jack. Pytanie. Dlaczego? O co chodzi? Zaciskam zęby. O co ci chodzi? Nie zrobiłem nic złego. Taki jesteś pewien? Jill, przyjdziesz do nas na moment? Jego przyjaciółka zaraz pojawia się w drzwiach. Nie wygląda przyjaźnie. Jej twarz, zwykle ze skupionym wyrazem służbisty, teraz przypomina maskę. Cal pokazuje końcem strzelby na moje dziewczyny. Jill, zabierz je. Do celi. Ellen, zostaniesz. Mam kilka pomysłów. Zostaw je w spokoju, słyszysz? Rzucam się, ale nagle dostaję czymś w głowę. Przez chwilę świat wiruje, a Hal przykuwa mnie do kaloryfera. Myślę gorączkowo. Co on z nami zrobi? Hal nie mówi nic. Nagle uderza mnie kolbą w brzuch. Raz za razem, aż nie mogę złapać tchu. Myśli ulatują razem z powietrzem. Stary chce mnie zabić? Zaraz mu się to uda. Hal. Tylko tyle mogę wyjęczeć. Ale szeryf nie zwraca na mnie żadnej uwagi. Bije coraz mocniej i mocniej. Czego chcesz? W końcu przestaje. Ociera z czoła pot. Dlaczego jej pomagasz, co? Dlaczego? To będzie ciężkie. Tak, 23. Wróciłem z drugiej zmiany, tylko wstałem niedawno. Nic nie mówimy. Nie mówię nic. Ani słowa. Spluwam tylko krwią pod nogi oprawcy. Pomyśleć, że jeszcze chwilę temu miałem go za przyjaciela. Taki twardy jesteś? Poczekaj. Znów dostaję w brzuch. A potem kolejny raz. Cal nie chce żadnych informacji. Po prostu leje mnie jak worek treningowy. Worek bokserski, który nie może oddać. Nieważne, jak bardzo by chciał. Ciemnieje mi przed oczami. Cholera, Jack. To się skończy tragicznie. Słyszę kroki. Skrzypnięcie i zduszony okrzyk. Cal, zabijesz go! Ellen! Zza Hala widzę tylko jej twarz. Przerażone spojrzenie, szok. Cal, on już... Jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Jack jest nam potrzebny, żywy. Idę po nią. Przyprowadzę ją, a ty zostaw go w spokoju, jasne? Cal niechętnie kiwa głową. W końcu ściska usta w wąską kreskę. Milczy chwilę. Myśli nad czymś intensywnie. Parszywy wieprz. Dobra, zabierzcie go do celi, do reszty. Jak z nią wrócisz, pomyślę, co zrobimy z naszym kolegą. Zamykam oczy. Nie dociera do mnie połowa tego, co się dzieje. Każdy krok boli jak cholera. Zaraz jestem w celi. Spod przymkniętych powiek widzę Nat, która staje przede mną. Delikatnie dotyka mojej twarzy. Patrzę na jej piękne, przerażone oczy. Tatusiu! Mała próbuje się przytulić, ale wyrywa mi się głośny, obolały syk. Cole podsuwa się, nie rozumiejąc, co się dzieje. Moje biedne dziewczyny. Siadam, cały sztywny przez ból. Żona klęka przede mną i ogląda mnie. Szuka ran, ale... Cal wiedział, co robi. Wszystko jest schowane pod ubraniem. Ale Nat nie jest głupia. Próbuje rozpiąć moją koszulę, ale resztkami sił powstrzymuje ją.
Otwieram usta, żeby coś powiedzieć, ale w końcu tylko kręcę głową. Proszę, Nat, nie teraz. Nie przy Hope. Patrzy na mnie, zaalarmowana. Jack, co oni ci zrobili? Hope gramoli się na ławkę, tuż przy mnie. Ostrożnie przytula się do mojego ramienia. Dobra, Natalie. Delikatnie biorę Nat za rękę. Czuję, jakbym miał zaraz... Nie, Jack. Nawet nie ma mowy. Nie myśl o głupotach. To tylko zmęczenie. Zaciskam zęby i powoli zagarniam do siebie małą. Wie, że mnie boli. Jej rączki obejmują mnie bardzo delikatnie, wręcz opiekuńczo. Jakbym był dla niej najważniejszy. Unoszę spojrzenie na żonę. Nieważne, co pomiędzy nami zaszło. Liczy się tylko przyszłość. Musi być dobrze. Milczymy, bo co tu powiedzieć? W takich sytuacjach czasami lepiej jest pomilczeć. Jack, co z nią będzie? Wyrzucam z siebie pusty śmiech. Natychmiast żałuję, bo ból rozdziera mi wnętrzności. Zabiję ją. Bo zabiją ją. Zabiją ją, a potem mnie. Z wami nie wiem, co zrobią. Jack. Mogłem powiedzieć prawdę, ale jak debil zachowałem się honorowo. Ostatni raz. Ze wszystkich sił starałem się nie stracić przytomności, ale idzie mi słabo. Ból nieznośnie tępi zmysły. Wszystko się rozmazuje. Jack! Jej głos trochę mnie oprzytamnia. Tak? Powinniśmy jej pomóc? Jezu, dzisiaj będą same cięcia. Cały czas mi się klawisze mylą. Nie damy rady. Karen? Jedyne, co nam dała, to pomoc. Wsparcie. Może jest ostra, ale to dobra kobieta. I Hope ją lubi. Chciałbym... Ale sami nie damy rady. Nat, to już koniec. Jak możesz tak mówić? Taka jest prawda. Jack, do cholery. Powiedz to Hope. Nie możemy... Przerywa nam głośne odchrząknięcie. Natalie natychmiast biczuje Rogera wściekłym spojrzeniem. Nie było lepszego momentu na kłótnię. Co? Nie wtrącaj się. Nie mamy większych problemów? Poza tym, że siedzimy w pace? Odkaszluję. A Hal bawi się w małego dyktatora? Mrużę oczy. Masz coś na myśli? Roger poprawia się na miejscu. Musimy się stąd wynosić, w cholerę. Natalie wraca do mnie spojrzeniem. Złość ustępuje miejsca determinacji. Ma rację. Świetny pomysł, tylko... Mam wątpliwości. Jak? Super plan, a raczej jego początek. Bo co więcej mamy? Super, ale jak? Zanim Roger zdąża odpowiedzieć, z korytarza rozbrzmiewają kroki. W wejściu staje Mitch. Wygląda nieco... nieswojo? Prawie smutno. Czyżby aż tak się nami przejmował? Zbliża się pana tych stworów. Nie ruszajcie się stąd. Powinniśmy je odeprzeć. Wtedy... Hal znowu się mną zajmie. Ale tego nie musi dopowiadać. Nic nie widzę, ale słyszę wystarczająco dużo. Wycie, wrzaski, staccato broni maszynowej. Łukasz zdziera uszy. A potem jęki rannych. Tylko po której stronie? Nasi wygrywają? Czy jednak nie? Wydaje mi się, czy ktoś do nas idzie.
Podrywam spojrzeniem na schody. Nagle pojawia się cień. Wielki, warczący, przemieniony. Rośnie w oczach. Cholera. A ja nie mam nic. Ani drugiej. Czy pomocy. Dobra, krzyknijmy pomocy. Mogę zrobić tylko jedno. Pomocy. Cholera, pomocy. Przemieniony zatrzymuje się. Odwraca. Zaraz się na mnie rzuci. Jest tak blisko. Huk strzału niemal rozrywa mi do bęki. A potem kolejny i kolejny. Mitch. Już w porządku. Ten był ostatni, Jack. Już mam wyjść, ale zatrzymuję się w pół kroku. Nie wiem, czy słyszałeś, ale... Jill wróciła. Ma tą... Karen. Oh fuck. Mają Karen. Nie poszło mi za dobrze. Cholerne żebra. Cal poturbował mnie mocno. Żeby go szlak trafił. I za co to wszystko? Za to, że chroniłem sekrety Karen? Bez potrzeby. Brzuch pulsuje tępym bólem. Nawet nie wiem, ile czasu mija. Ale w drzwiach celi znów pojawia się Mitch. Uśmiecha się paskudnie. Jack. Teraz chce cię widzieć, wiesz? I to teraz. Nie chcę tam iść, Mitch. Kręcę głową. Nie chcę tam iść, Mitch. Al. Ta? Turcha mnie kolbą strzelby. Zduszam jęk. No, ruszaj się. Al jest za biurkiem. Siedzi jak na tronie ze wzniosłym spojrzeniem. Gładzi strzelbę. Karen? Wygląda źle. Jej twarz ma zacięty wyraz, ale jest obolała. Wyczerpana. Nie powiesz mi nic więcej, Stump? To patrz. Al znowu mnie okłada. Raz za razem. Aż krztuszę się krwią. Biję tak, żebym poczuł. Ale żeby nie było nic widać. Dobra, powiem. Zostaw go. Na pewno? Wymierzam jeszcze jeden cios, aż ucieka mi powietrze. Tak, kurwa. Na pewno. W końcu przestaję. Wiedziałem, że możemy się dogadać, Stump. Mitch, weź go stąd. Mitch znów zabiera mnie do celi. Nawet nie pamiętam drogi. Ledwo wlekę się przed siebie, słaniam się na nogach. W pewnym momencie widzę Natalie. Ociera mi twarz. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Natalie patrzy na mnie z przerażeniem. Jak? Co z nią będzie? Karen. Dlaczego się tak o nią troszczy? To do niej niepodobne. Chociaż... Czy na pewno? Czasem ma paskudny charakter, ale całe życie poświęciła pomaganiu ludziom. Orym. Wiem, że się troszczy. Może o więcej niż powinna. Ona to przeżyje, prawda? Szeryf się nie cacka. Nie wiem. Myślałem, że jej nie lubisz. Nie wiem. Skąd mam to wiedzieć? Karen jest twarda. Na pewno ma szansę. Pytanie jak dużą. Wiem, że już kolono. Świetnie strzela. Szybko myśli. W filmach takich zwykle się udaje. Tylko ile z tego jest prawdą? Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Nagle wrzaski cichną, jak ucięte nożem. W drzwiach wejściowych pojawia się Mitch. Ma zaciętą minę. Prowadzi Karen, która wlecze się za nim noga za nogą. Ona wygląda bardzo źle. Jakby wybierała się na drugi świat. Na razie tu zostanie. W
przynajmniej znowu się spotykacie, nie? Nie odpowiadam nic. Karen syczy i zwija się z bólu. Spogląda na Natalii. Jest już przy niej. Ociera ranne czoło. Ogląda ją uważnie, sprawdza jej stan. Nie widzę siniaków, ale dziewczyna wygląda, jakby miała się przekręcić. Moi drodzy, ale dzisiaj będzie taki delikatnie krótszy odcineczek. Z tego powodu, iż... nie wyrobiłem się ze wstaniem. Niestety jest już godzina 12:20, ja zaraz wychodzę do pracy. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku dłuższym z Perseverance PT3. Trzymajcie się. Hej, hej!